do końca dobrze się zaprezentował, powiedzmy sobie szczerze, bo chcieliśmy zrealizować cel, jakim był awans, przynajmniej do fazy grupowej. Natomiast oceniam to w szerszym aspekcie, że tak naprawdę to nie wyszło nam jedno spotkanie w Sztokholmie z różnych względów. Przegraliśmy 3-0 i nie potrafiliśmy tego zrobić w Poznaniu, ale już ten mecz poznański wygraliśmy, także nie zrealizowaliśmy celu, natomiast uważam, że gros tych spotkań zagraliśmy dobrze. Puchar Polski to jest coś, o czym chcemy zapomnieć i choć trudno, bo był to blamasz i nie powinniśmy takich spotkań rozgrywać i mam nadzieję, że to była ostatnia nasza wpadka w tych rozgrywkach, bo nie zaprezentowaliśmy się dobrze, nie przeszliśmy do kolejnej rundy, co nie przynosi nam chwały i chluby. Ja myślę, że runda jesienna pokazuje dokładnie potencjał tego zespołu, czyli zdobyliśmy 29 punktów, o 7 punktów więcej niż w poprzednim sezonie, pomimo tego, że zespół jest przebudowywany. Były mecze dobre, były mecze bardzo dobre, ale i słabe momenty, o których chcielibyśmy zapomnieć. Na pewno boli fakt, że przegrywamy mecze u siebie, szczególnie te końcowej części sezonu, bo kibice nasi nie zasługują na porażki swojego zespołu. Natomiast wygrywamy na wyjazdach. Potrafimy zawsze po porażce się podnieść. Zawsze po porażce wygrywaliśmy kolejne spotkanie, co powoduje, że ten zespół staje się coraz mocniejszy i mam nadzieję, że ta zespołowość plus indywidualne umiejętności poszczególnych piłkarzy sprawi, że będziemy dalej punktowali i będziemy bardzo blisko Legii, a w odpowiednim momencie skoczymy i spróbujemy ich wyprzedzić. Natomiast tak naprawdę trzeba z pokorą podchodzić do tego, co zrobiliśmy, dobrze przygotować się do kolejnej rundy, wyciągnąć wnioski, wzmocnić zespół, dobrze przepracować zimę i zacząć punktować od pierwszego meczu. Było kilka takich spotkań, ja myślę, że niezłe spotkanie zagraliśmy z Ruchem Chorzów. Piast Gliwice to też był taki zespół, który spotkał się akurat u siebie z zespołem, który ich zdominował. Pomimo, że Piast dobrze przygotowany fizycznie, to my wygraliśmy dobre spotkanie, także te dwa na pewno zasługują na to, żeby o nich wspomnieć. Były momenty dobrej gry, jak początek w Lubliniu, kilka momentów chociażby w Kielcach, także runda bardzo zmienna. Wydaje mi się, że najgorszy mecz, jeżeli chodzi o T-Mobile Ekstraklasę, bo najgorszy to zdecydowanie jest Puchar Polski, to zagraliśmy z Jagiellonią Białystok, nie graliśmy dobrze, i ze Śląskiem Wrocław, bo ten Śląsk Wrocław kontrolował to spotkanie, dlatego że my byliśmy przy piłce, a tak nie powinno być, bo my, czasami nam się zdarzało oddawać piłkę jak na Wiśle, ale kontrolowaliśmy te spotkania, a tutaj nie mieliśmy kontroli nad tym i to trzeba powiedzieć uczciwie, że to Śląsk kontrolował to spotkanie, strzelał piękne bramki. My staraliśmy się, ale nie wyglądało to dobrze. Mecz z Legią w kategoriach oczywiście tego, że był to najważniejszy dla nas mecz w tej rundzie, też trzeba postrzegać jako porażkę, która bardzo boli. My momentami graliśmy naprawdę dobrze, dominowaliśmy, ale Legia wykorzystała wszystkie nasze błędy, niefrasobiłość w ustawieniu i zdobyła 3 bramki, także też na pewno takie mecze bolą. Zdecydowanie postawa młodych zawodników. Ostatni mecz w Kielcach. Już nie widzieliśmy młokosów, tylko prawdziwych ligowców grających na agresywny zespół kielecki przecież, ale potrafiących tą samą pozytywną agresję przekazać na boisku. I widzieliśmy 17-latka, takiego jak Karolinę, z którym nie mógł sobie poradzić obrońca Kielc. Widzieliśmy doświadczonego 19-latka w środku pomocy, mówię w cudzysłowie doświadczonego, bo zagrał 14 spotkań, ale wyglądał tak, jakby tych spotkań zagrał wiele więcej, Szymek Drewniak. Debiutanta, jakim był Tomek Kędziora od pierwszej minuty i praktycznie wydaje mi się, że nie popełnił błędu. i największy wojownik z tych młodzieżowców, czyli Bartek Bereszyński, który w pierwszej połowie zdominował wraz z Tomkiem Kędziorą prawą stronę, a tam nie grali przypadkowi zawodnicy Korony. Także myślę, że ta nasza młodzież tutaj pokazała w tej rundzie, że już nie jest tylko, nie są to zawodnicy, którzy tylko wchodzą, ale którzy stanowią o jakości zespołu niejednokrotnie. No i cieszą mnie bramki naszej młodzieży, czyli Szymek Drewniak zdobywa bramkę, Patryk Wolski zdobywa bramkę, Bartek Bereszyński zdobywa bramkę, a bramka w Ekstraklasie nie jest łatwo zdobyć. Ja nie mam tak naprawdę takiego zawodnika, bo jeżeli dzisiaj na przykład wskazałbym na Marcina Kamińskiego, bo widzieliśmy w jakiej formie był wiosną i dostał powołanie, był na Mistrzostwach Europy, to na pewno nie byłoby to uczciwe z mojej strony, bo to, że ta forma nie była taka i widzieliśmy, że nie jest taka i on czuje, że nie jest taka, nie było spowodowane tym, że on gorzej pracował, czy się nie przykładał, natomiast miał krótką przerwę po Mistrzostwach Europy, tam duże obciążenie psychiczne, ten okres przygotowawczy w formie startowej, jaki robiliśmy, sprawiły, że on nie do końca mógł wejść w formę i teraz będzie miał zasłużony urlop, odpocznie sobie i wierzę, że w kolejnej rundzie będzie wszystko ok. Także nie ma tu zawodnika, który mnie zawiódł. Ja analizuję wszystko bardzo dogłębnie i staram się wyciągać wnioski, więc uważam, że wszyscy zawodnicy spisali się na to, że zdobyliśmy 29 punktów bez wyjątku. Nawet ci, którzy mieli swoje słabsze momenty, ale siłą tego zespołu jest to, że jeżeli są zawodnicy, którzy mają słabsze momenty, wchodzi następny i podnosi jakość tego zespołu, czy utrzymuje ją na wysokim poziomie, bo wystarczy zwrócić uwagę na to, że w pierwszym meczu z Ruchem Chorzów tylko 4 zawodników było tych samych w porównaniu z meczem z Koroną Kielce, a i w tym spotkaniu zdobyliśmy 6 punktów. Że jeżeli ma wejść Krzysiek Kotowski do bramki, bo nie ma Jasia, to gra dobry mecz w Kielcach. Jeżeli ma wejść Iwan, to gra dobry mecz. I każdy z tych zawodników, który wchodził na boisko, zagrał dobre spotkanie, więc siłą tego zespołu jest ten kolektyw 20 kilku osób. Praktycznie każdy może wejść na boisko i dać punkty temu klubowi. Na pewno taki komunikat, zresztą to już wcześniej było kilka miesięcy temu, dostał Kuba Wilk. I to jest jakby tak naprawdę jedna pewna osoba, bo resztę ruchów uzależniam od tego, czy ktoś do nas dojdzie. I jeżeli będę widział, że któryś z zawodników ma małe szanse grania, szczególnie tych młodych, to będę się rozstawiał nad wypożyczeniem. Tak to było w przypadku Kamila Dlegasa. Dlatego innych nazwisk nie było, innych większych rozmów nie było przeprowadzanych. Była jeszcze rozmowa z Wojem gdzieś tam, natomiast na dzień dzisiejszy przede wszystkim musi wrócić do zdrowia i to jest dla mnie priorytet. Ja zawodników swoich nie zostawiam, jeżeli mają jakiekolwiek problemy. Natomiast jeżeli chodzi o nowe transfery, zdecydowanie, zresztą tak jak było to latem, chciałbym zawodników ofensywnych, czyli na pozycji środkowego napastnika, ofensywnego pomocnika. Natomiast nie ma tutaj takiego rankingu, że musi przede wszystkim przyjść 9, później 10. Ja przede wszystkim uważam, że powinni przyjść zawodnicy, którzy wzmocnią ten zespół. Jeżeli będziemy brali średniaków, to wielokrotnie powtarzałem, to będziemy mieli średni zespół. Dlatego latem w pewnym momencie już nie zgodziłem się na kolejne ruchy, bo już nie zostali ci zawodnicy, którzy mogli podnieść poziom tego zespołu. I tak będzie w tym roku, jeżeli uda nam się z tej listy rankingowej zabrać tych najlepszych zawodników, których ja obserwowałem na żywo, z którymi miałem okazję rozmawiać, to wtedy taki transfer zrealizujemy, bo tylko dobrzy zawodnicy mogą tutaj dojść. No przede wszystkim ja jestem minimalistą i robimy wszystko wraz ze sztabem, z zawodnikami, z wszystkimi ludźmi, którzy są w klubie odpowiedzialni za sport, żebyśmy byli na pierwszym miejscu. Natomiast no, sport i życie, proza życia pokazuje, że nie zawsze jest tak, jak się to zaplanuje i chciałbym, żebyśmy wywalczyli miejsce gwarantujące nam udział w tych rundach wstępnych europejskich pucharów, bo to będzie kolejny krok w tym, żebyśmy zbierali kolejne doświadczenia i w Poznaniu były dobre mecze, więc to na pewno jest ważne dla nas. Na pewno będzie to kolejny okres, w którym ci młodzi zawodnicy będą dostawali swoje szanse, żeby nabierali doświadczenia, bo ja wierzę, że za 2-3 lata będą to piłkarze, którzy w Lidze Polskiej będą czołowymi piłkarzami i stworzą zespół, który będzie się bił o bardzo wysokie cele Już nie będziemy mówili o to, że bardzo chcemy być pierwsi, ale że zrobimy wszystko, czy będziemy sportowo przygotowani na to, żeby być i dominować. Dlatego cele są takie, natomiast jeżeli chodzi o zespół stricte szkoleniowo, chciałbym, żeby jeszcze w większym stopniu kontrolował grę, bo zdarzają nam się momenty, w których tracimy tą kontrolę i nad tym będziemy pracowali, tak jak do tej pory, na dominowaniu na boisku i musimy poprawić zdecydowanie grę na własnym boisku.